Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który mam nadzieję będzie bardzo pomocny zarówno dla osób początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych, a nawet tych całkiem bardzo zaawansowanych. W tym odcinku chciałbym Wam pokrótce omówić problematykę tzw. fuse bitów w mikrokontrolerach AVR. Ci z Was, którzy już mieli do czynienia z mikrokontrolerami AVR, z pewnością zetknęli się wielokrotnie z tym, że fuse bity przysparzają mnóstwo bardzo dużych problemów. Mimo, że generalnie sama koncepcja jest bardzo prosta, łatwa i przyjemna. Zacznijmy więc od tego, czym są te fuse bity. Fuse bity są elementami pamięci nieulotnej mikrokontrolera, która przechowuje pewne informacje konfiguracyjne. Te informacje konfiguracyjne można wpisać do fuse bitów w trakcie programowania mikrokontrolera i nie da się ich zmienić z poziomu samego programu. Natomiast w zależności od ustawień tych fuse bitów, mikrokontroler może początkowo zachowywać się troszeczkę inaczej. Między innymi te fuse bity służą do tego, ażeby wybrać źródło taktowania mikrokontrolera. I tutaj zresztą najczęściej spotykamy się właśnie z problemami, dlatego że nie do końca świadomy użytkownik albo użytkownik, który popełni drobny błąd, może tak ustawić fuse bity, że w efekcie mikrokontroler oczekuje taktowania z nieistniejącego źródła, wobec tego nie może wystartować i tu pojawia się wtedy kolejny problem, dlatego że przy części interfejsów nie jesteśmy w stanie w tym momencie tej konfiguracji poprawić, no i zaczynają się schody, ale nie martwcie się, za chwilę pokażę Wam, jak te problemy rozwiązać. Fuse bity są także odpowiedzialne za konfigurację różnych innych funkcji mikrokontrolera, takich jak na przykład pracy tak zwanego watchdoga, czy też na przykład konfigurację startową, odblokowanie takich interfejsów jak na przykład interfejs JTAG, czy też na przykład konfigurację układu detekcji problemów z zasilaniem. Zanim przejdziemy do rozwiązywania problemów związanych z fuse bitami, chciałbym Wam powiedzieć, że zazwyczaj, szczególnie osoby początkujące, naprawdę nie mają najmniejszego powodu, aby w tych fuse bitach grzebać. W związku z tym najlepszą metodą, ażeby nie narobić sobie problemów, jest po prostu niezmienianie tych ustawień fabrycznych procesora. Uwierzcie mi, w większości przypadków nie musicie tego robić. Oczywiście ktoś powie, że no, jeżeli chcę zmienić źródło taktowania, no to muszę zmienić fuse bity. Jest to prawda, która dotyczy oczywiście tych starszych mikrokontrolerów AVR. W tych nowszych mikrokontrolerach mamy troszeczkę inne możliwości, ale o tym powiem Wam troszeczkę później. Natomiast pytanie brzmi, czy tak naprawdę rzeczywiście musimy na samym początku zaczynać naszą przygodę z mikrokontrolerami od tego, żeby zmieniać ich źródło taktowania. Podpowiem Wam, że nie. W moich książkach zawarłem szereg różnych przykładów i na przykład te przykłady w książkach dotyczących X-Men wszystkie poprawnie działają z taktowaniem wynoszącym zaledwie 2 MHz, taktowaniem fabrycznym dla tych mikrokontrolerów. Tak naprawdę konfigurację zegara przy pomocy fuse bitów musimy tylko zmienić wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy dużej mocy obliczeniowej i chcemy w 100% wycisnąć możliwości tych 8-bitowych mikrokontrolerów, lub też wtedy, kiedy potrzebujemy mega stabilnego źródła zegara. Tak naprawdę to mega stabilne źródło zegara przydaje się w dwóch sytuacjach. W pierwszych, kiedy musimy generować niezwykle precyzyjne timingi oraz druga sytuacja, w których tak zwany jitter tych timingów musi być niezwykle mały. Co to takiego, to ja o tym Wam jeszcze opowiem w przyszłości. Natomiast w praktyce sprowadza się to do sytuacji, w których na przykład chcemy wykorzystywać jakąś asynchroniczną konfigurację szeregową, na przykład port UART, ale też tylko i wyłącznie w sytuacji, w której wykorzystujemy stare mikrokontrolery AVR, dlatego że te nowsze mikrokontrolery AVR cechują się wbudowanym źródłem zegara o wystarczającej stabilności do tego, ażeby przy jego pomocy realizować transmisję asynchroniczną. Przez te starsze mikrokontrolery AVR rozumiem mikrokontrolery takie jak na przykład Atmega 8 czy Atmega 88, które no, weszły na rynek już wiele, wiele lat temu i właściwie na dzień dzisiejszy nie ma dobrych powodów, ażeby ich używać, poza jednym, mianowicie olbrzymim bogactwem przykładów w internecie, które są właśnie dedykowane dla tych mikrokontrolerów. No dobrze, ale koniec tego marudzenia, przejdźmy do sedna problemu, czyli gdzie napotykamy problemy zmieniając ustawienia fuse bitów. I tutaj możemy wyróżnić co najmniej dwa źródła ewentualnych problemów. Pierwsze źródło jest związane z faktem, że wielu z Was nie chce z jakiegoś powodu używać oryginalnych narzędzi, które doskonale współpracują ze środowiskiem np. Microchip Studio albo MPLAB. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli połączymy te dwa środowiska, które za darmo dostarcza nam firma Microchip z oryginalnymi narzędziami, to w tym momencie cała konfiguracja fuse bitów, co Wam za chwilę pokażę, okaże się niezwykle łatwa i bardzo odporna na możliwość powstawania błędów. Drugi problem jest związany z tym, że nie do końca rozumiemy samą koncepcję fuse bitów, co jest związane ze sposobem ich realizacji. Tutaj troszeczkę zamieszania wprowadziły także same noty katalogowe wcześniejszych mikrokontrolerów AVR. Tak jak Wam powiedziałem, te fuse bity są realizowane jako komórki pamięci nieulotnej. W przypadku pamięci nieulotnych bardzo często jest tak, że skasowana komórka pamięci przyjmuje stan 1, natomiast komórka zaprogramowana przyjmuje stan
0. I taką też nomenklaturę przyjęto we wcześniejszych notach katalogowych. Także jeżeli zobaczycie w nocie, że fuse bit jest niezaprogramowany, to znaczy, że jego wartość wynosi 1. Natomiast fuse bit zaprogramowany oznacza wartość bitu wynoszącą 0. No i musicie przyznać, że jest to dosyć mylące, dlatego że intuicyjnie pomyślelibyśmy dokładnie odwrotnie. Jeżeli coś jest zaprogramowane, to ma wartość 1, a niezaprogramowane ma wartość 0. Kolejnym potencjalnym źródłem pomyłek jest po prostu dosyć nieczytelna nota katalogowa. Dla przykładu rzućmy sobie okiem do noty katalogowej mikrokontrolera Atmega 8 i tutaj sobie szybko możemy znaleźć właśnie konfigurację zegara przy pomocy fuse bitów i widzimy, że odbywa się ona przy pomocy tzw. bitów CKSL i mamy takich bitów do dyspozycji 4. Teoretycznie tabelka jest prosta, tak? Sobie odnajdujemy źródło zegara, którym chcemy taktować nasz mikrokontroler i w tej tabelce możemy sobie dzięki temu odnaleźć odpowiadającą temu źródłu konfigurację fuse bitów. Wszystko jest fajnie, jeżeli sobie na tą tabelkę spojrzymy, natomiast pytanie brzmi, gdzie tą wartość bitową należy teraz wpisać. Dodatkowo, jeżeli na przykład będziemy chcieli sobie zmienić źródło taktowania na zewnętrzny rezonator ceramiczny albo kwarc, to widzimy, że tej konfiguracji odpowiada kilka różnych konfiguracji bitów CKSL, a więc musimy się przeskrolować do kolejnej tabelki, w tym wypadku tabeli numer 4, gdzie już mamy rozpisaną konfigurację tych bitów CKSL odpowiadającą taktowaniu o zadanej częstotliwości, czy odpowiadającą kwarcu o zadanej częstotliwości. Dodatkowo, żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować, pojawia nam się jeszcze kolejny tutaj tak zwany fuse bit CKOPT, który z kolei steruje poziomami zegara i jak widzimy, ten fuse bit może pozostać niezaprogramowany dla pewnych niskich częstotliwości zegara taktującego, natomiast przy wykorzystaniu kwarców o wyższej częstotliwości musimy go zaprogramować, a więc nadać mu wartość 0. Dodatkowo, jak sobie tutaj przeskrolujemy tą notę, to zauważymy, że znowu te bity CKSL pojawiają się nam przy kolejnych konfiguracjach, na przykład przy konfiguracjach czasu startu zegara i w kilku jeszcze innych miejscach. W związku z tym nie jest dziwne, że nie tylko osoba początkująca, ale także nawet osoba całkiem zaawansowana może mieć poważne problemy z wyborem prawidłowej konfiguracji tych bitów. Dodatkowo w przypadku właśnie tego starego mikrokontrolera, jakim jest Atmega 8 i innych tych stareńkich mikrokontrolerów AVR, nieprawidłowa konfiguracja fuse bitów bardzo często prowadzi do sytuacji, w której mikrokontroler oczekuje taktowania z jakiegoś dziwnego źródła, którego nie ma, no i w efekcie nie może wystartować. No i jesteśmy w tym momencie w kropce. Ale to jeszcze nie koniec naszych problemów, dlatego że nawet jeżeli nam się uda ustalić prawidłowe wartości tych fuse bitów dla konfiguracji na przykład zegara, to teraz jeszcze musimy zaglądnąć na koniec noty katalogowej, gdzie mamy podane informacje o dokładnej rozpisce i przyporządkowaniu poszczególnych fuse bitów do odpowiednich bajtów, które je przechowują. No i tutaj sobie zobaczycie właśnie na taką tabelkę, na przykład tabelę 87 fuse high byte, no i mamy oczywiście kolejną tabelkę 88 fuse low byte. No i teraz widzimy, że te nasze bity konfiguracji zegara CKSL znajdują się właśnie w tym fuse low byte. Jeżeli się pomylimy i przez przypadek umieścimy je w fuse high byte, a z kolei tą konfigurację z fuse high byte zamienimy z fuse low byte, no to mamy dużą szansę, że konfiguracja startowa naszego mikrokontrolera będzie niepoprawna, no i w efekcie to nie zadziała. Także jest problem. Ale nie martwcie się, tam gdzie jest problem, jest oczywiście rozwiązanie. A tych rozwiązań mamy nawet kilka. Zacznijmy od propozycji takich rozwiązań właściwych, które mogę Wam serdecznie polecić. Tutaj chciałbym Wam zaproponować po prostu używanie polecanych przez firmę Microchips integrowanych środowisk programistycznych. Do wyboru mamy albo Microchip Studio, albo MP Lab. Zacznijmy od Microchip Studio. Jak sobie wejdziecie w zakładkę Device Programming, to otwiera nam się tutaj takie okienko, w którym możemy sobie wybrać narzędzie. Możemy wybrać obojętnie jakie, ja sobie wybrałem na przykład symulator, czyli symulację rzeczywistego układu. No i teraz wybieram sobie urządzenie, dla którego chciałbym zmieniać fuse bity. No i na przykład wybrałem sobie Atmega 16, daję sobie Apply. No i w tym momencie co mogę zrobić? Zobaczcie, że pojawia mi się tutaj po lewej stronie kilka różnych zakładek, między innymi dwie zakładki, które nas potencjalnie interesują, to jest zakładka Log Bity i druga, która nas szczególnie w tym momencie interesuje, to jest właśnie zakładka Fuses. I zobaczcie, że w tej zakładce Fuses mam wymienione wszystkie fuse bity, które znajdują się w tym mikrokontrolerze. Między innymi są to fuse bity umożliwiające wybór źródła zegara taktującego. No i widzimy, że tutaj domyślnie jako taktowanie wykorzystywany jest wewnętrzny oscylator RC o częstotliwości 1 MHz. To domyślne źródło taktowania oczywiście zależne jest od typu procesora, który wykorzystujecie. W przypadku Atmegi 16 to właśnie będzie ten wewnętrzny oscylator o częstotliwości 1 MHz. No i teraz, jeżeli chcielibyśmy ten oscylator zamienić na cokolwiek innego, to sobie po prostu tutaj klikamy, no i jak widzicie, otwiera nam się szereg opcji. To, co jest bardzo fajne w tym wypadku, to to, że widzimy, że te opcje są opisane, w związku z tym nie musimy
musimy tutaj pracowicie czytać noty katalogowej, która, nie ukrywajmy, nie tylko dla osób początkujących w zakresie fusebitów, może być czasami myląca. Bardzo łatwo jest tutaj o pomyłkę. Natomiast w Microchip Studio mamy po prostu opisane, co chcemy osiągnąć. Co prawda ten opis jest w języku angielskim, ale tym się nie powinniśmy przejmować, dlatego że, jak widzicie, no mamy tutaj zaledwie kilka wyrazów do przetłumaczenia, więc nawet osoby, które w angielskim nie czują się specjalnie pewnie, na pewno sobie z tym wszystkim poradzą. No jak widzimy, wśród tych różnych opcji tak naprawdę mamy kilka, które nas interesują. I tutaj mamy z tych opcji, które możemy sobie wybrać, to jest wewnętrzne źródło zegara o częstotliwości 1, 2, 4 lub 8 MHz. Dodatkowo w przypadku tych różnych opcji możemy sobie wybierać czas startu procesora, ale o tym za chwilę. Inną możliwością to jest po prostu zewnętrzny oscylator RC, czyli musimy w tym momencie do pinów XTAL podłączyć elementy typu rezystor, kondensator, które tworzą nam oscylator. Możemy także jako źródło zegara wybrać sobie właśnie rezonator kwarcowy. Jak widzicie, tutaj mamy kolejne opcje, które to umożliwiają. Wspominałem Wam o tym czasie startu procesora, dodatkowo widzicie, że możemy też sobie go wybrać w pewnym zakresie. Od razu chciałbym Wam powiedzieć, że to nie ma w większości przypadków żadnego znaczenia, od czego ten czas startu będzie zależeć. Przede wszystkim od typu zastosowanego oscylatora. I teraz niektóre oscylatory potrzebują do startu trochę więcej czasu i w tym momencie powinniśmy właśnie to nieco przeciągnąć. Zależy to także będzie na przykład od sposobu zasilania układu. Jeżeli napięcia w układzie stabilizują się bardzo szybko, to znaczy, że procesor szybko może przystąpić do prawidłowej pracy i w tym momencie możemy te czasy troszkę skrócić. Jeżeli spodziewamy się, że ta stabilizacja napięć zasilających może troszeczkę potrwać, no to w tym momencie wybieramy te dłuższe czasy. Ja od razu Wam powiem, że najlepiej jest właśnie wybierać te najdłuższe czasy startu, dlatego że one i tak są dosyć krótkie, tak? Widzicie, że to jest maksymalnie około 60 milisekund, więc to nie ma w większości przypadków najmniejszego wpływu na sposób funkcjonowania aplikacji czy też naszego układu, a daje nam pewne dodatkowe bezpieczeństwo. Ok, a więc wybraliśmy sobie tutaj wszystkie fusebity. Możemy je zaznaczyć, odznaczyć. Taki zaznaczony checkbox znaczy, że po prostu dany fusebit nas interesuje i interesuje nas funkcja, która przez niego będzie spełniana. Jak już wiecie, te fusebity, które nam przysparzają kłopot, to najczęściej właśnie te fusebity, które są odpowiedzialne za wybór sposobu taktowania mikrokontrolera. Czasami taki problem mogą przysparzać fusebity związane z układem detekcji problemów z zasilaniem, ale tych zazwyczaj szczególnie osoby początkujące nie ruszają i też raczej, jeżeli nie macie dobrej potrzeby, nie warto ich specjalnie ruszać. Tutaj jeszcze chciałbym Wam wspomnieć o fusebicie, który bardzo często pojawia się na różnych forach, mianowicie fusebicie, który jest odpowiedzialny za możliwość odblokowania interfejsu szeregowego programowania. On się w mikrokontrolerach AVR nazywa SPIN od SPI Enable, czyli odblokowanie właśnie tego programowania ISP. Jak widzicie, on domyślnie jest zaznaczony. Skoro jest zaznaczony, to znaczy, że ten interfejs jest włączony. Mogę sobie go odznaczyć i co się stanie? Nie stanie się absolutnie nic. Pamiętajcie, że w przypadku mikrokontrolerów AVR za pomocą interfejsu ISP nie jesteście w stanie tego interfejsu zablokować. Żeby wyłączyć interfejs ISP, musielibyście użyć jakiegoś innego interfejsu, na przykład interfejsu JTAG. Więc w efekcie, jeżeli coś nie działa, to z pewnością nie dlatego, że ten fusebit jest odznaczony. W przypadku tego mikrokontrolera mamy jeszcze drugi fusebit, który się nazywa JTAG Enable, który odpowiada za odblokowanie interfejsu JTAG. No i domyślnie mikrokontrolery, które posiadają ten interfejs, mają go właśnie odblokowany. I to czasami stwarza pewien kłopot, dlatego że piny I/O mikrokontrolera są współdzielone z interfejsem JTAG. Jeżeli interfejs JTAG jest odblokowany, to w tym momencie nie możecie korzystać z danych pinów I/O. Wobec tego bardzo często pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest właśnie blokowanie tego interfejsu poprzez wyłączenie odpowiedniego fusebita. Interfejs JTAG możemy także zablokować programowo, dzięki czemu nie będziemy musieli grzebać w fusebitach. I teraz jak już sobie wybierzemy pożądaną przez nas kombinację fusebitów, czyli mamy już tutaj wszystko określone, to zobaczcie, że tutaj poniżej pojawia nam się wartość szesnastkowa dla tego wyższego i niższego fusebita. I teraz, gdybyśmy mieli dodatkowo podłączony do naszego komputera firmowy programator albo klon firmowego programatora, to zaprogramowanie fusebitów byłoby tak proste, jak po prostu tutaj kliknięcie przycisku program. Jak widzicie, dzięki temu szansa na popełnienie błędu polegającego na nieprawidłowej konfiguracji fusebitów dramatycznie spada. Dlatego ja zawsze właśnie zachęcam do korzystania z tych oryginalnych narzędzi, ponieważ one naprawdę ułatwiają życie i umożliwiają nam uniknięcie szeregu problemów. No ale skądinąd wiem, że ponad połowa z moich słuchaczy ciągle używa programatora USB ASP. No i tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że oczywiście bezpośrednio z Atmel Studio czy MP Laba nie jesteśmy w stanie tych fusebitów zapisać. W takich przypadkach korzystamy zazwyczaj z pośrednika programu, jakim jest na przykład program AVR Dude. No i w tym programie po prostu podajemy wartości fusebitów. No i teraz te wartości może
możemy właśnie odczytać dokładnie tutaj z tych dwóch pól. Jeżeli tych fuse bitów byłoby więcej, to pojawiłyby nam się kolejne pola. No i w tym momencie dokonujemy takiej graficznej konfiguracji fuse bitów, po czym mamy od razu podane wartości szesnastkowe do wpisania, do użycia z wybranym programatorem. Oczywiście, jeżeli musimy teraz przepisać te wartości do programu AVRDUT, to szansa na potencjalną pomyłkę jest zdecydowanie większa, ale i tak jest wielokrotnie mniejsza niż w sytuacji, w której byśmy pracowicie czytali notę katalogową i na piechotę liczyli sobie wartości fuse bitów. Ktoś oczywiście mógłby powiedzieć, że troszeczkę bez sensu jest instalować środowisko, które ma kilkaset megabajtów, tylko po to, żeby skorzystać z jednej funkcji, jaką jest pomoc w obliczaniu i konfiguracji fuse bitów. Gdybyśmy tylko do tego chcieli to IDE zastosować, to pewnie byłoby to z lekka bez sensu. Niemniej jednak pamiętajmy, że jeżeli programujemy mikrokontrolery, to IDE i tak nam będzie potrzebne, a więc przy okazji, wykorzystując właśnie na przykład Microchip Studio albo MP Lab, mamy po prostu kompletne środowisko programistyczne, które nam znakomicie ułatwia programowanie mikrokontrolerów AVR, PIC czy też ARMów, więc moim zdaniem sens to oczywiście ma. No ale dla tych z Was, którzy używają na przykład Eclipse albo jakichś innych środowisk integrowanych, no to prawdopodobnie to rozwiązanie, które Wam podałem, nie przypadnie do gustu. Co w tym momencie możemy zrobić? Możemy oczywiście ściągnąć oprogramowanie, które robi dokładnie to samo. To są zwykle programy napisane przez hobbystów dla hobbystów, no ale wiecie jak to jest. Przede wszystkim to oprogramowanie trzeba ściągnąć, zainstalować, no i oczywiście mieć nadzieję, że ono robi dokładnie to, co chcemy, żeby robiło i nie zawiera wirusów. W związku z tym troszeczkę prościej jest znaleźć odpowiednie kalkulatory, które są dostępne online. One przy okazji też są za darmo. Bez problemu na Google'ach jesteście w stanie takie kalkulatory znaleźć. Ja tutaj pokazuję dwa przykładowe, które po prostu wygooglałem w ciągu kilkunastu sekund. Wybrałem sobie akurat Atmega 168, klikam Go, no i widzicie, że mam tutaj dokładnie te moje fuse bity opisane i one wyglądają bardzo podobnie jak w przypadku programu Atmel Studio. Też widzicie, że sobie dokładnie tutaj mogę wybrać z opisu to, co mnie interesuje, czyli powiedzmy, że jestem zainteresowany wyborem zewnętrznego oscylatora kwarcowego. Czas startu sobie zróbmy ten dłuższy. Klikam sobie, no i jak widzicie, mam od razu podaną wartość fuse bitów i na dole mam podaną także wartość szesnastkową do wykorzystania na przykład z programem AVRDUT. Inny przykładowy program, to sobie zobaczmy, wybieram sobie, o, weźmy sobie znowu tą Atmega 16. Po wyborze Atmegi 16 widzicie, że mam dokładnie to samo, czyli tutaj właśnie mogę sobie wybrać funkcje, które mnie interesują. Klikam sobie Apply, no i od razu mam rozpisaną wartość tych fuse bitów. Czyli jak widzicie, jest to naprawdę bardzo proste i przy pomocy takich prostych narzędzi jesteśmy sobie w stanie znacznie ograniczyć prawdopodobieństwo, że nasze fuse bity będą skonfigurowane niepoprawnie. Ale tak naprawdę ja bym Wam zaproponował coś zupełnie innego. Mianowicie do tej pory pokazywałem Wam takie trochę stare mikrokontrolery AVR, które są już na rynku chyba od około 20 lat. Natomiast zobaczmy, jak sytuacja wygląda w przypadku tych nowszych mikrokontrolerów. Wybierzmy sobie na przykład Xmega 256A3B. No i teraz po wyborze przejdźmy do zakładki Fuses i zobaczcie, że w tej zakładce Fuses, mimo że jest ich o wiele więcej, to nie ma fuse bitów, które są odpowiedzialne za wybór źródła zegara. Dlaczego tak się dzieje? Ano dzieje się tak dlatego, że w tych nowszych mikrokontrolerach AVR, zarówno Xmega, jak i na przykład tych nowszych Atmega rodziny 0, 1 lub mikrokontrolerach AVR rodziny DX, nie wybieramy źródła zegara przy pomocy fuse bitów, a wybieramy je całkowicie programowo, a więc to nasza aplikacja będzie konfigurować w trakcie wykonywania programu źródło zegara taktującego. W tym momencie odpada nam jedna możliwość zablokowania procesora, prawda? Ponieważ nawet jeżeli nasz program nieprawidłowo skonfiguruje procesor, to ta nieprawidłowa konfiguracja będzie obowiązywać tylko do chwili resetu, dlatego że po sygnale reset procesor znowu automatycznie przełączy się na to źródło taktowania domyślne. Tak naprawdę sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ te nowsze mikrokontrolery mają zabezpieczenie. Jeżeli byście programowo próbowali zmienić źródło zegara na źródło, które jest nieistniejące albo ono po prostu nie działa, bo na przykład jest niepodłączony kwarc, to w tym momencie taka zmiana nie zostanie przez procesor uwzględniona i on ciągle będzie taktowany z tego wewnętrznego oscylatora. To oczywiście nie znaczy, że nie da się przy pomocy fuse bitów zablokować tego typu mikrokontrolerów, to tylko znaczy tyle, że jest to zdecydowanie trudniejsze. Tak przy okazji warto się jeszcze zastanowić, jakie inne potencjalnie fuse bity są w stanie nam przysporzyć problemów. Pierwszym takim fuse bitem, o którym musimy pamiętać, jest fuse bit, który służy do zablokowania sygnału reset. Widzicie tutaj ten fuse bit reset disable. Jeżeli sobie go zablokujemy, to w tym momencie pin reset przestaje być resetem, a staje się normalnym pinem I/O mikrokontrolera. No i tu pojawia się pewien problem, dlatego że w przypadku programowania ISP musimy podać sygnał reset, który służy do inicjalizacji tego trybu. W związku z tym, jeżeli sobie zablokujemy sygnał reset, no to oczywiście nie będziemy w stanie wejść w tryb
programowania ISP. Także tutaj istnieje pewne rozwiązanie, mianowicie wystarczy podłączyć tak zwany programator wysokonapięciowy. Jeżeli podamy na pin reset napięcie 12 V, to w tym momencie będziemy mogli przywrócić jego funkcję i przy pomocy programatora wysokonapięciowego ponownie zaprogramować nasz mikrokontroler. Niemniej jednak powiem Wam, że w ciągu wielu lat nigdy nie zetknąłem się z programatorem wysokonapięciowym i nigdy z tej funkcji nie korzystałem, dlatego powiem Wam, że bezpieczniej jest po prostu ten fuse bit omijać z daleka. Kolejnym takim fuse bitem, który potencjalnie może przysporzyć problemy, to fuse bit związany z detekcją problemów z zasilaniem. Jak widzicie, w przypadku tej Atmegi 328 on jest standardowo zablokowany, natomiast możemy sobie go ustawić na różne wartości. Ten fuse bit powoduje, że jeżeli napięcie zasilania mikrokontrolera obniży się poniżej tego napięcia wybranego tym fuse bitem, to w tym momencie mikrokontroler będzie w stanie resetu. Wobec tego, jeżeli na przykład zasilacie swój mikrokontroler napięciem 3,3 V, a ustawicie wartość tego fuse bita na przykład na 4,3 V, no to w tym momencie wasz mikrokontroler będzie w stanie permanentnego resetu, a więc będzie zablokowany. Tutaj rozwiązaniem jest oczywiście przeprogramowanie tego fuse bita przy zasilaniu mikrokontrolera wynoszącym co najmniej tyle, ile wartość tego ustawionego fuse bita. Niemniej jednak ciągle najpopularniejszym źródłem problemów jest po prostu błędne ustawienie fuse bitów odpowiadających za wybór źródła zegara. Oczywiście w tych starszych mikrokontrolerach AVR. W jaki sposób wobec tego z taką sytuacją sobie poradzić? Rozwiązanie tego problemu jest naprawdę proste i zasadniczo nie wymaga od nas jakichś skomplikowanych układów zewnętrznych. Mianowicie mikrokontroler, żeby móc działać, oczekuje sygnału zegarowego. I ten sygnał zegarowy po prostu trzeba podłączyć pod wejście XTAL1 naszego mikrokontrolera. Mikrokontroler oczekuje sygnału zegarowego o przebiegu prostokątnym, o wypełnieniu mniej więcej wynoszącym 50% i częstotliwości, która jest równa co najmniej czterokrotności częstotliwości programowania ISP. Czyli w praktyce, jeżeli podłączymy pod XTAL1 jakikolwiek przebieg zegarowy o częstotliwości kilkaset do kilku megaherców, to będzie to absolutnie ok. W związku z tym prostym rozwiązaniem sytuacji, w której zablokowaliśmy nasz mikrokontroler poprzez wybór nieprawidłowego źródła zegara, jest po prostu podłączenie zewnętrznego zegara pod wejście XTAL1. Skąd ten zegar wziąć? No, możemy sobie zbudować jakiś generator, na przykład na prostym układzie NE555, tak jak tutaj widzicie. Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest po prostu użycie drugiego mikrokontrolera. Jeżeli do drugiego mikrokontrolera wczytamy program, taki jak tutaj Wam pokazuję, którego jedynym zadaniem jest generowanie właśnie przebiegu prostokątnego na porcie wyjściowym mikrokontrolera, to teraz jeżeli pin tego portu wyjściowego podłączymy pod XTAL1, to automatycznie będziemy mieli prawidłowe taktowanie naszego ówcześnie zablokowanego mikrokontrolera i to daje nam szansę na jego przeprogramowanie. Jak więc widzicie, rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste, niemniej jednak ja Was zdecydowanie zachęcam do tego, żeby używać tych nowszych mikrokontrolerów, w których wybór zegara odbywa się programowo. One oczywiście też przy okazji mają wiele innych zalet, ale o tych zaletach i sposobie konfiguracji zegara w nowszych AVR-ach prawdopodobnie opowiem Wam w kolejnych odcinkach. No i oczywiście na koniec zachęcam Was gorąco do subskrypcji, zobaczenia wszystkich odcinków tego cyklu oraz innych filmików na moim kanale. Mam nadzieję, że one są dla Was pomocne i ułatwią Wam dalszy rozwój jako programistów systemów embedded.